Hejka, witam was już w drugim odcinku z serii na hardkorze, ale nie na zwykłym hardkorze, bo ten świat został ulepszony poprzez specjalne datapaki, które generują piękniejszy świat, nowe struktury i wiele więcej, a także shadery, no, które nam tutaj po prostu ten efekt jeszcze bardziej podkreślają. Przydałoby się również mój ekwipunek trochę ogarnąć, bo jest tu syf. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, co sądzicie o takim luźnym formacie. Mamy kolejny dzień. Shadery strasznie... Jak jest rano... To światło nawet jest... zbyt... bardzo wielkie. Jasne, no o to mi chodziło. Dobra, płyniemy. Nie wiem, w którą stronę w ogóle płynąć. O! No i słuchajcie, moi drodzy. Mamy tutaj miasto. I zobaczcie sobie tutaj, jakie będą tu itemy. Bo tu naprawdę są niezłe rzeczy. Tutaj mamy taki oto domek. W którym raczej nic ciekawego tu nie ma. Słuchajcie, te miasta to jest naprawdę moje faworyt. Ten zamek środkowy, nie wiem, zamek czy nie zamek, sobie na koniec zostawimy, bo on ma ciekawe itemki. Tutaj nic nie ma. Co jest tu? Skórzany set. Chyba nie będę potrzebował skórzanego seta. Tutaj jacyś ziomkowie. Jakiś ziomek. Ty nic z czym nie handlujesz. Piecyk. Tutaj, o, jest skrzyneczka. O! Dobra, drugi kilo. Nie pogardzę. Trochę złota, nie będę potrzebował. Copper. Iron ore. Przygarnę iron ora. Skopię od razu, żeby mieć tutaj wszystkimi innymi. Nie, to jest wielkie. Ciężko, żeby to wszystko zapamiętać, gdzie się było. Gdzie nie. Okej, chlebek. W sumie się przyda, bo mi się kończyły ziemniaków więcej. Emeraldy można w sumie zebrać. A poza tym nic ciekawego, chyba że no, w piecach na szczęście. Albo na nieszczęście się nic nie kryje. Wiecie, co oznacza, że jest dużo bookshelfów? To, że będzie z nich dużo książek. A wiecie, co oznacza, że będzie dużo książek? No chyba to już wiecie. Aż się w ogóle jak niszczę te książki, to się te tekstury zbagowany pokazuję. O, tu jest ukryta Czekajcie. O, Aqua Infinity. Affinity? To jest nowy enchant, czy to się nazywa Aqua Affinity? A no w sumie Affinity chyba. Zgłupiałem. Chyba to się zawsze tak nazywało. Dobra, papier. Jakaś książka zapisana. Ciekawe, czy jakaś jest wiadomość. Nie wiem. Ale kolega już chciał tutaj książkę nam schować. Obraz. Mamy piękny. Co jest? Tak zawsze było? Dziwne. Lint and steel i książek więcej. No i generalnie to były te ciekawsze rzeczy, jakie znalazłem w tym mieście. Więc gdy już skończyłem plądrować domki, przyszedł czas na zamek. Muszę wejść się znaleźć, będę kulturalnie. Nie będę się przez ścianę wskopywał, tylko przez wejście. Dobra, tutaj w ogóle dwóch zbyszków wychodzi, jacyś strażnicy. Dobra, wchodzimy. Mamy pierwsze, co nam się w oczy rzuca, to duża ilość siana. Jeszcze łapką skopię. Bo siana nigdy za wiele, jak to mówią. Potem sobie na chleb przerobimy. Wybaczcie, że wasze siano kradnę, ale wy i tak go nie używacie. Ile tu tych? O, sprzedaj siano. No dobra, to sprzedawaj, ja od ciebie nie kupię. Okej, obsydian. Można w sumie będzie już wyjść do netheru. Więcej szmaragdzików. Tylko nie wiem, za co je tutaj podmienić. Dobra, unbreaking 1. Wędkę się nie przyda. I oczywiście diaksik. Padło, trochę zniszczone, ale
Wezmę. No i znowu dylemat. Za każdym razem będzie. Co wyrzucić? Dobra, 4 surowe żelaza. Tutaj kolejni koledzy farmerzy i niefarmerzy. Tutaj kolega. Nikt nie przyszedł na urodziny kolegi. Smutne. Tutaj co tu jest? A, wejście na inne wieże. To wejdziemy. Bo na dwóch wieżach będzie skrzyneczka. Tak jak na przykład na tej, ze sporą ilością strzał. Power 1. W sumie wezmę, czemu nie. Więcej książek, oczywiście, że biorę. I ten frame 2, po co? Dobra, mi obrazy, po co je trzymam. Gdy już ograbiłem całą wioskę, pożegnałem się tylko z moimi nowymi przyjaciółmi i lecimy dalej, bo jak już mieliście okazję zauważyć, jak plądrowaliśmy tą wioskę, za dużo itemów mamy w ekwipunku, więc trzeba iść i znaleźć miejsce na bazę, jakiś większy teren, bo tutaj jakieś wyspy same, a w końcu trzeba znaleźć jakiś kontynent. No i dobra, w nagrodę za to, że to jeszcze oglądacie, będziecie mieli okazję zobaczyć najgłupszy sposób na śmierć na hardkorze. Naprawdę, to co zaraz zobaczycie, rozwali wam łeb. O, tam chyba coś jest, albo mi się przewidziało. Czy mi się przewidziało, czy nie? Zejdę pod wodę może. O, jest statek, ale głęboko. Szybko. Czekajcie. Bąble. Nie! Nie gadaj się, ja nie mogę tak zginąć. Wiesz, to jest... nie może... Co się dzieje? Co ja mogę zrobić w tym momencie? Nie no, to się nie może w taki sposób skończyć. Nie grałem to jakoś długo, ale się przywiązałem do tego świata. Mogę tak próbować się wydostać, ale nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. No, trzeba spróbować. Ta seria... naprawdę się seria skończy, ta seria po dwóch odcinkach. Też to jest... przesada nawet. Nawet jak na mnie. Dwa odcinki. No dobra, trzeba wierzyć, że jest szansa na przeżycie. Bo jest, bo się na razie wydostaje. Prawda, przez błąd gry nie zginę. Możliwe, mam nadzieję. Ale... bo chciałem, żeby to była taka seria czysto minecraftowa, żadnych wykorzystywania błędów i tego typu technik, no ale... muszę zrobić wiele. Ale ja się w ogóle nie wydostaję, mam nadzieję. Mam wrażenie. Nadzieję to mam na to, że się wydostanę. Próbowałem się jeszcze tak wydostać przez parę minut, ale... nie no, ja cały czas jestem na tej samej wysokości. Teraz płynę na samą górę. I zobaczymy. Właśnie tak, mimo że się wydaje, że więcej, to jeszcze później jakoś spadam i... oj! No to mam mały problem. Spróbuję zjeść. Dobra. Dobra, nie ma... wynięcie do góry nie ma sensu. Dobra, zdobyłem pół serca. Dwa serca mam znowu, dobra. To jest możliwe, żebym się zregenerował w takim razie. Mam 5 serc prawie. Albo dobra, spróbuję skraftować drzwi. Dobra, 3 serca. Z moimi... dreamowymi umiejętnościami muszę się popisać. Żeby to się udało.
Nie, lagi mam zbyt duże. Dobra, dwa serca mam i muszę postawić drzwi. Mam 3 sekundy. Ale presja jest ogromna. Jest. Żyje. Nie wiem jakim cudem, ale się udało. Więc morał z tej historii jest taki, że lepiej nie ryzykujcie na swoich hardkorach, jak nie macie skilla. Słuchajcie, znalazłem coś, co mi wygląda na większą wyspę. Tutaj tam jakieś te. I tutaj patrzcie w ogóle co jest. Jakiś obóz pilagerów. To przydałoby się opróżnić teraz ekwipunek, żeby mieć miejsce na łupy, bo tam może być niebezpiecznie. Pamiętacie co powiedziałem pół minuty temu? No niestety ja wtedy tego jeszcze nie zrozumiałem. Na razie nikt we mnie nie strzela. Mamy baryłkę, która pewnie mi się zaraz załaduje, albo jest pusta. Chyba jest pusta. Dobra, a w tej? Też pusta. Okej, i tutaj mamy skrzynkę. To jest pułapka, czy nie? Chyba nie wiem, nie odróżnię. A nagły wypadek się trochę odsunę. Impaling 2, nie wiem co to za enchant. To jest chyba na trójząb, albo na kuszę. Chyba na kuszę jak u villagerów. Czekajcie, ja sobie jak to będziemy eksplorować, wyłączę shadery. Bo wolałbym tutaj mieć jak największą wydajność, żeby nie zginąć przez jakiegoś laga czy coś. Efficiency 2, które wywala papier. No to może być groźne. I bardzo ryzykowne. Już raz zaryzykowałem na dzisiaj. I nie skończyło się to najlepiej. No w sensie, no skończyło się w sumie najlepiej jak mogło. Fortuna 2. Coś pięknego. Ona może mnie przez ścianę strzelać? No może ją tak spróbuję zabić. Ej, czemu? Bo zdążyła wypić, to dlatego pusta butla chyba. Jakieś pająki będą pod ziemią chyba. Sweeping. Ile? Nie, sorry, za dużo was. No nie wiem, czy ryzykować. Bo to naprawdę może się tragicznie skończyć. Dobra. Musi być coś ciekawego dzisiaj. Dobra, zabiję tą 1v1. Tu mam szansę. I mam potkę. Zrobię ich od góry może. Będzie, wydaje mi się, że łatwiej. Dobra. A to jest właśnie dlaczego uwielbiam ten teksturpak, ten datapak, bo on dodaje właśnie takie realistyczne, w sensie takie minecraftowe struktury i biomy. Nie jakieś, nie wiadomo co. Sharpness 1. Raczej wolę oszczędzać miejsce w ekwipunku. Drugi punch 2. Punch 2 to jest maksymalny? A, ja nie wziąłem ostatnio. No to wezmę. O, fire resistance to się przyda. Co to za skrzynka? Curse of Vanishing, ale dobra, i tak wezmę. Piercing 4, channeling. No w sumie to jest hardcore i tak to. Te Curse of Vanishing nic mi nie zrobi. Na mnie milion pająków wyskoczy. To jest spawner pająków, no właśnie. Muszę to zniszczyć jak najprędzej. Dobra, od góry muszę je bić. Jak na mnie ze 10 pająków wyskoczy, to nie będzie za fajnie. Śmiałek kolejny. Oj. Oj, ale jumpscare'a dostałem. Thank you.
Jak blisko było. Dobrze, że miałem tą podkę. O, czekajcie. O nie. To już wiem przynajmniej, że może mnie snajpić z 5 metrów. Ej, mam łuk. No przecież. Dobra, na 2 hity schodzą te wiedźmy. Czekajcie, tu chyba nie da rady, żebym się przespał. Bo nie chcę, żeby się jeszcze zaraz moby... Jaki jumpscare. Ojej. Właśnie o tym mówiłem. O dobra, prześpię się. Dobra. Tutaj wejście zamknę za sobą kulturalnie. Slowness, po co mi pizza płotka? Okej. To brzmi jak dobra książka na siekierkę. Bardziej wygląda w sumie. Szkoda, że są puste te niektóre beczki. Mogliby dać na przykład jakiś syf totalny. Ale żeby nie były puste.